No to myślę, że zaczniemy. Dzisiejszy temat jest to kobiety, która bardzo chciałaby zmienić pracę, już przestała się rozwijać w swojej obecnej pracy, ale jest wręcz przerażona samą myślą napisania CV. Tak? Czyli nie ma CV-ki, to jest bezpiecznie, nic nie trzeba robić, a jak już się napisze CV-kę, tak jak się powie A, to trzeba powiedzieć B. I tutaj oczywiście możecie opukiwać ze mną to dokładnie tak, używając takich słów, jakich ja korzystam, ale możecie też to dostosować pod siebie, tak? Więc generalnie jest to lęk przed zmianą, lęk przed wyjściem ze strefy komfortu, więc jeżeli jest coś, czego doświadczacie w tej chwili, jakaś nadchodząca zmiana, albo zbliżacie się do podjęcia jakiejś decyzji, przeprowadzki, odejścia ze związku, zrezygnowanie z jakiejś przyjaźni, odrzucenie biznesu, nie wiem, cokolwiek, przez co przechodzicie, pamiętajcie, że możecie sobie zawsze troszeczkę zmienić słowa, w jaki sposób się opukujecie. I powiem Wam jeszcze jedną rzecz, spróbujemy zrobić troszeczkę inaczej niż na naszych live'ach do tej pory. Postanowiłam zrobić taki eksperyment i on się też będzie troszeczkę pojawiał na YouTubie, żeby te rundki nasze tutaj live'owe zrobić troszkę mniej jak na YouTubie, a troszeczkę bardziej tak, jak to by było na prywatnej sesji. Czyli zamiast robić jedno długie opukiwanie, tak, które nam zazwyczaj zajmuje około 15-20 minut, w którym mamy wszystkie elementy, czyli te negatywne, czyli tak zwaną prawdę, tę rundki przejściowej i pozytywne, rozbijemy sobie to na części. Najpierw chciałabym, żebyśmy poopukiwali trochę negatywy, zatrzymamy się, zobaczymy, jak nam zeszła intensywność naszego problemu. Możecie mi wtedy skomentować i dać znać, może będziecie chcieli dodać coś od siebie, wtedy też może coś od Was wrzucę do tej rundki, zwłaszcza od osoby, której temat opukujemy. Tutaj wiem, że jesteś dzisiaj z nami. Więc w ramach wstępu zapraszam Was wszystkich do tego, żebyście zamknęli sobie na moment oczy. Weź głęboki wdech. Otwórz usta, wydech i pozwól sobie dostroić się do tego planu. Jaką decyzję planujesz, chcesz podjąć, która powoduje w tobie lęk przed zmianą, lęk przed wyjściem ze strefy komfortu. I zamiast oceniać intensywności samego tego czynu, tak, czyli tutaj w tym wypadku napisanie CV-ki, określimy bardziej nasz lęk przed emocją, przed doświadczeniem. Więc damy sobie tutaj dwie opcje zdania. Albo możesz powiedzieć: bardzo boję się zmiany, albo możesz powiedzieć: boję się wyjść ze strefy komfortu. Jest niby jedno i to samo, ale jednak są troszeczkę inne wibracje. Więc powiedz sobie teraz na głos: boję się zmiany, albo boję się wyjść ze strefy komfortu. I oceń prawdziwość tego zdania w skali od 0 do 10, gdzie 10 jest to absolutnie prawda, strasznie się boisz, jesteś przerażona, 0 nie, leży mi to, mogę to zrobić w tej chwili bez problemu. I upewnij się, że sobie to gdzieś zanotujesz albo zapamiętasz, jaki to jest numer. I zaczynamy się opukiwać na punkcie karate. Ja sobie tutaj, kochani, przełączam ekran. Tutaj, gdzie mam notatki. Zaczynam na punkcie karate. Pamiętaj, że dobrze jest opukiwać się z zamkniętymi oczami, jeżeli czujesz się z tym komfortowo i bezpiecznie. I powtarzajcie za mną. Pomimo tego, że bardzo chcę zmienić pracę i żeby to zrobić, muszę przygotować nową CV-kę. Ale bardzo się tego boję. Mam ogromny opór. Nie chcę tego zrobić, bo jak powiem A, to znaczy, że muszę powiedzieć B i zacząć aplikować o pracę. To decyduję się akceptować wszystko to, co czuję. Pomimo tego, że czuję ogromny stres na myśl o pisaniu CV, bo jeżeli napiszę CV-kę, to znaczy, że muszę się aplikować o pracę. I to znaczy, że mogę zostać odrzucona.
Ale też to znaczy, że mogłabym osiągnąć sukces. I tego też się boję. To decyduje się akceptować to, co czuję. Pomimo tego, że sama myśl o zmianie pracy wywołuje u mnie bardzo nieprzyjemne emocje. Moje serce szybciej bije. Czuję się poddenerwowana. Czuję ścisk w gardle. Chcę się płakać. Tak bardzo się tego boję. Nie potrafię się z tym zmierzyć. To decyduję się akceptować wszystko to, co czuję. I decyduję się akceptować siebie taką. I otwieram się na to, by móc uwolnić cały ten opór. I przechodzimy na brew. Kochani, jeżeli macie zamknięte oczy, to pamiętajcie, jeden punkt, jedno zdanie. Nie przejmujcie się, jak coś pominiecie. Bardzo chcę zmienić pracę. Nie jestem już w stanie się rozwijać w tej pracy. Ale na swój sposób jest mi tutaj dobrze. I dlatego ciężko jest mi stąd odejść. Pierwszy krok ku temu, żeby zmienić pracę, to napisanie nowej CV-ki. Oj, jaki ja mam opór. Sama myśl o tym, żeby zmienić pracę, żeby napisać nowe CV, powoduje u mnie szybsze bicie serca. Czuję się poddenerwowana. Ściska mnie w gardle. Chce mi się płakać. Jeżeli już napiszę to CV, to naprawdę serio, serio będę się musiała zmierzyć z tymi emocjami. I obawiam się tego strachu. Boję się strachu przed tym, żeby zmierzyć się z tymi trudnymi emocjami. Boję się, że jak napiszę CV i zacznę aplikować się o pracę, to mogę zostać odrzucona. Znowu wystawiam się. To sprawia, że czuję się z tym bardzo niekomfortowo. To sprawia, że jestem taka delikatna. Mogę zostać odrzucona. A jeżeli zostanę odrzucona, to będę postrzegać siebie jako osobę bezużyteczną. I moje poczucie własnej wartości pewnie opadnie. Widzę swoje własne ograniczenia. Czuję, że mój wiek mnie ogranicza. I brak pewnych umiejętności. A szczególnie mała znajomość języka angielskiego. Tak bardzo boję się odrzucenia. A jednocześnie boję się też sukcesu. Bo jeżeli udałoby mi się zmienić pracę, to wtedy w innych obszarach mojego życia też zaczną otwierać się drzwi i pojawiać zmiany. Boję się, że nie udźwignę tych nowości. Boję się, że nie poradzę sobie z tą nową jakością życia. Więc boję się sukcesu. Boję się porażki. Tkwię w tym błędnym kole. Nie mogę pójść w ani jedną, ani drugą. Prosty krok napisania CV-ki. Nie potrafię się z tym zmierzyć. Moje serce łopocze. Jestem poddenerwowana. Ściska mnie w gardle. Chce mi się płakać na samą myśl. A ja nie chcę się mierzyć z tymi emocjami.
cały ten stres związany ze zmianą. Cały ten stres związany z pisaniem CV. Cały ten strach i lęk związany ze zmianą pracy. Boję się wyjść ze strefy komfortu. Jest mi tutaj nudno i się nie spełniam. Ale nie potrafię wyjść ze strefy komfortu. Zmiana pracy to w końcu zagrożenie. Może mi się nie uda. Może mnie odrzucą. A co jeśli się uda? Nawet sobie nie potrafię wyobrazić. Jakby to było odnieść sukces? I zatrzymaj się na moment, przestań się opukiwać, zamknij sobie oczy, weź głęboki wdech. Nie martwcie się, to jeszcze nie koniec. Chciałabym, żebyśmy znowu ocenili sobie w skali od 0 do 10 prawdziwość, którego zdania wybrałaś, tak? Czyli boję się zmiany, albo boję się wyjść ze strefy komfortu. Powiedz sobie to na głos. Oceń sobie w skali od 0 do 10. Zobacz, co się pojawia. Jakie emocje, jakie myśli. I tutaj zapraszam Was na moment, jeżeli macie coś do podzielenia się, do czatu. Dajcie znać, co się dzieje, co czujecie. Tak jak mówiłam, testujemy nowy format live'u, w którym możecie być bardziej zaangażowani. Zobaczymy, jak to pójdzie. Dobrze, no to jedziemy dalej. Następny etap, tak? Więc wracamy na karate. Możecie sobie zamknąć oczy, jak macie ochotę. Pomimo tego, że wciąż się boję. Wciąż wierzgają mną emocje. Boję się napisać nową CV-kę. Nie dam rady. Serce mi łopocze. Ściska mnie w gardle. Jestem wciąż przerażona na samą myśl. No dobra, może już nie przerażona. Ale cały czas się boję. To decyduję się akceptować to, co czuję. Pomimo tego, że cały czas boję się wyjść ze strefy komfortu. Tu, gdzie jestem, jest teoretycznie dobrze. A skoro nie ma CV, to nie mogę zmienić pracy. I dzięki temu trzymam się bezpiecznie w strefie komfortu. To decyduję się akceptować to, co czuję. Pomimo tego, że tkwię w błędnym kole, gdzie jednocześnie boję się sukcesu i porażki, i to sprawia, że jestem sparaliżowana i nie mogę podjąć żadnego kroku. Bo i tak będzie źle, i tak będzie niedobrze. To decyduję się akceptować to, co teraz czuję. Decyduję się akceptować moje lęki. I otwieram się na to, by móc je uwolnić. I przechodzimy na brew. Wszystkie moje pozostałe lęki. Czuję, że troszeczkę mi zelżało. Ale cały czas czuję strach. Cały czas czuję sporo emocji. Cały czas nie jestem w stanie zabrać się do tego, żeby przygotować CV-kę. Cały czas czuję ten uścisk w gardle. Cały czas czuję, że moje serce łopocze. Cały czas chce mi się płakać. Już trochę mniej, trochę lżej. Już trochę łagodniej. Ale cały czas jest we mnie cały ten lęk. Boję się sukcesu. Boję się porażki.
Więc skoro boję się każdego rezultatu, jaki mógłby się wydarzyć, jeśli podejmę tą decyzję, podejmę ten krok, to dzięki temu nic nie muszę robić. Mogę sobie tkwić w strefie komfortu. No bo przecież napisanie tej CV-ki jest niebezpieczne. Jeżeli i tak będzie źle, i tak będzie niedobrze. Jeżeli napiszę to CV, to muszę je rozesłać do potencjalnych pracodawców. Na samą myśl o tym czuję bardzo wiele nieprzyjemnych emocji. A jak napiszę to CV i wyślę te CV-ki, to na serio będę się musiała zmierzyć z tymi emocjami. Boję się sukcesu. Jeżeli uda mi się zmienić pracę, to tak wiele może się zmienić. Również w moim życiu osobistym. Otworzą się nowe drzwi. Nie wiem, czy sobie z tym poradzę. Ciężko mi uwierzyć, że mogę sobie z tym poradzić. Lepiej być tutaj, gdzie jest bezpiecznie. W mojej nudnej, nieprzyjemnej strefie komfortu. Ale przynajmniej jest mi to znane. A jeżeli nie będzie sukcesu i zostanę odrzucona, to będzie jeszcze gorsze. To upewni mnie w przekonaniu, że jestem bezużyteczną osobą, że jestem mało warta. To upewni mnie w przekonaniu, że jestem na to za stara albo za młoda. Przepraszam, w sumie nie wiem. Że za słabo znam angielski. No i w ogóle nie poradzę sobie z moimi marzeniami. Cały ten lęk, który cały czas we mnie jest. Cały ten strach przed tym, żeby wyjść ze strefy komfortu. Tak bardzo boję się tej zmiany. I zatrzymaj się. Weź sobie głęboki wdech. Zamknij sobie jeszcze raz na moment oczy. I jeszcze raz skontaktuj się z strach przed zmianą albo strach przed wyjściem ze strefy komfortu. Oceń intensywność teraz tego lęku. Zobacz, co się zmieniło. Jeżeli coś się pojawiło, jakieś myśli, wspomnienia, zanotuj sobie to dla siebie na późniejszej pracy. Piszecie tutaj: strach przed sukcesem wybił. I Lidia pisze: jeśli wyjdę z komfortu, wtedy jest coś, czego nie znam, a to zawsze niepewność. No, dla podświadomości to nie tylko niepewność, dla podświadomości to jest śmierć. Umrzesz. Dobrze. Pani pisze, że spadło do 3-4. No, przejdziemy tutaj do pozytywnego etapu teraz. Pomimo, że po prostu nie chcę, żeby ten live był za długi, tak? Ale pamiętajcie, że jeżeli to z Wami rezonuje, to zawsze możecie sobie po zakończeniu tego live'a wrócić i odtworzyć te najpierw te negatywne rundki, kiedy poczujecie, że naprawdę to zejdzie niżej. A teraz wjedziemy tutaj z troszkę bardziej pozytywnym tematem. Tak, czyli tutaj wbijemy pozytywne afirmacje i takie może nowe przekonania, nowe podejście. Więc możemy przejść od razu na punkt brwi. Nie musimy pokiwać punktu karate. Cały czas czuję trochę tych emocji. Cały czas czuję trochę lęku. Cały czas czuję trochę strachu. Cały czas czuję opór przed tym, żeby usiąść i napisać tę CV-kę. Jest już dużo lepiej. Ale cały czas czuję lęk.
Ten lęk przed nieznanym. Ten lęk przed tymi rezultatami. Do tej pory myślałam, że tak musi być. Że ten strach i lęk mogą rządzić moim życiem. Że to one podejmują decyzje za mnie. Ale teraz dowiaduję się, że tak naprawdę to zależy ode mnie. Ponieważ odwaga nie wygląda w taki sposób, że my nie mamy żadnego lęku. Odwaga nie wygląda tak, że odważna osoba niczego się nie boi. Osoba odważna boi się, ale i tak to robi. Mogę się bać i mogę i tak zmierzyć się z tym lękiem, spojrzeć mu prosto w oczy i zrobić to, co chcę zrobić, pomimo lęku. Wcale nie muszę czekać na to, żeby ten strach kompletnie zniknął, bo to może być moja kolejna wymówka. Fajnie, że ten lęk się obniżył, ale nie muszę czekać na to, żeby on zszedł do zera, żeby móc podjąć to pozytywne działanie. Dlatego otwieram się na to, by uwolnić pewne przekonania i uwolnić część tych lęków. Decyduję się uwolnić ten lęk przed tym, żeby napisać moje CV. Albo raczej ten opór. Decyduję się uwolnić ten opór przed tym, żeby napisać CV. Uwalniam ten opór z każdej komórki w moim ciele. Uwalniam ten opór z każdego włókna mojego bytu. Decyduję się uwolnić ten lęk przed porażką. Uwalniam ten lęk przed porażką z każdej komórki w moim ciele. Decyduję się wiedzieć, że coś takiego jak porażka praktycznie nie istnieje. Jedyna porażka, jaką mogę tak naprawdę ponieść, to jeżeli zostanę tutaj w miejscu i nic nie zrobię. W taki sposób sama skazuję siebie na przegraną. A jeżeli pójdę na rozmowę kwalifikacyjną i zostanę odrzucona, to nie będzie porażka. To będzie doświadczenie. Dzięki temu mogę się dowiedzieć czegoś więcej o sobie. Dzięki temu mogę się dowiedzieć, jak sobie mogę lepiej radzić na interwiu. Przepraszam, na rozmowie kwalifikacyjnej. Angielski mi tu wjechał. To wcale nie jest porażka. To, że ktoś powie mi nie, to oznacza tylko, że to miejsce nie dla mnie. Więc jak ktoś mówi nie, to ja mówię następny. Ktoś mówi nie? Dobrze, następny. Każda rozmowa kwalifikacyjna, każda rozmowa telefoniczna jest doświadczeniem. Dlatego uwalniam ten lęk przed porażką. Uświadamiam sobie, że jedyną porażką będzie to, jeżeli nic nie zrobię. Jak i również otwieram się na to, jeżeli chodzi o strach przed sukcesem, o ten cały lęk, że sobie nie poradzę, że nie udźwignę tych wszystkich zmian. Jakoś udźwignęłam wszystko to, co przytrafiło mi się do tej pory. Poradziłam sobie ze wszystkim, co mi się do tej pory w życiu przydarzyło. Poradziłam sobie z trudnymi sytuacjami i poradziłam sobie z sukcesami.
Więc jeżeli tutaj osiągnę sukces, to też jestem w stanie sobie z tym poradzić. I jeżeli wyjdę poza strefę komfortu i będzie tak okropnie, że mi się to nie spodoba, to zawsze mogę wrócić tam, gdzie byłam. Tylko z jeszcze większymi kwalifikacjami. Dlatego uwalniam ten lęk przed sukcesem. Uwalniam ten lęk przed tym, jaką zmianę może przynieść mój sukces. Uwalniam ten lęk z każdej komórki w moim życiu, w moim ciele. I uwalniam ten lęk z każdego włókna mojego bytu. Uwalniam ten lęk przed sukcesem. Decyduję się wiedzieć, że poradzę sobie, nieważne jaki będzie rezultat. I że każdy krok, który podejmę ku temu, żeby wprowadzić zmianę, jest krokiem w dobrym kierunku. Ale otwieram się na to, by być też przekierowana. Otwieram się na prowadzenie. Otwieram się na wsparcie wszechświata. Otwieram się na wsparcie boskie. I decyduję się wiedzieć, że Bóg czy wszechświat nie da mi niczego, z czym nie jestem sobie w stanie poradzić. Jak i również decyduję się wiedzieć, że to jest bezpieczne, żeby zmienić moją sytuację. Mogę się bać i mogę to zrobić i tak. To jest bezpieczne, żeby napisać tą nową CV-kę. To jest bezpieczne, żeby zacząć składać aplikacje o pracę. To jest bezpieczne, żeby zacząć chodzić na rozmowy kwalifikacyjne. To jest nawet bezpieczne, żeby zostać odrzuconym. Otwieram się na zmiany. Uwalniam ten lęk przed zmianami. Może nawet pozwalam sobie ekscytować się na nadchodzące zmiany. Otwieram się na zmiany. Cieszę się na zmiany. I decyduję się wiedzieć, że zasługuję na sukces. Decyduję się wiedzieć, że zasługuję na to, by się rozwijać. Nawet jeżeli ktoś mi powiedział, że powinnam siedzieć w bezpiecznym miejscu, nie powinnam narzekać, nie powinnam się cieszyć tym, jak jest, nie muszę tego słuchać. Mogę iść po więcej. Mogę iść po rozwój. Zasługuję na to, by osiągnąć sukces. Zasługuję na to, by mieć pracę, która mnie spełnia. To jest bezpieczne, żebym odniosła sukces. To jest bezpieczne, żebym została też czasem odrzucona. Ale otwieram się i nastawiam się na sukces. Pragnę nowej pracy. Pragnę zmiany. Może wciąż się trochę denerwuję, trochę się boję. Ale czuję, jak te nerwy zaczynają się zamieniać w lekką ekscytację. Nowa praca, nowe osoby, nowe otwarte drzwi. To brzmi całkiem ekscytująco. Im dłużej o tym myślę, tym lepiej się z tym czuję. A jeżeli cały czas czuję mocny dyskomfort, to zawsze mogę sobie wrócić do tej rundki. Ale decyduję się podjąć pierwszy krok.
decyduje się napisać CV. I to, że napisałam CV, nie oznacza, że muszę od razu składać aplikację. Mogę najpierw napisać CV, a potem opukać lęk przed wysłaniem. Podejmuję pierwsze kroki ku temu, by sięgać po moje marzenia, ku temu, by realizować mój potencjał. To jest bezpieczne, żeby realizować mój potencjał. To jest bezpieczne, żeby doświadczyć zmian. To jest bezpieczne, żeby odnieść sukces. Decyduj się wspierać siebie w tym procesie. Decyduj się kochać siebie w tym procesie. I decyduje się wiedzieć, że to jest bezpieczne. I zatrzymaj się. Weź sobie głęboki wdech. Otwórz usta, wydech. I po raz ostatni na dzisiaj powiedz sobie do siebie: boję się wyjść ze strefy komfortu, bądź boję się zmian. Oceń prawdziwość tego zdania w skali od 0 do 10. No i jak zwykle wyszło nam długie rundki. Nie potrafię tych live'ów robić krótszych niż 40 minut. I kochani, dajcie znać, co się dzieje, co czujecie, czy zeszły numery. Podzielcie się tym, jakie są emocje, może jakieś wglądy. Zostaniemy jeszcze przez kilka minut, możemy porozmawiać. Tutaj pani pisze, że zeszło do 2. Super, cieszę się. Przypominam, że lęk nie musi zejść do 0, żeby podjąć pewne działania. Nie ma czegoś takiego jak ludzie, którzy nie mają strachu i ludzie, którzy nie mają lęku. Znaczy, moja mama mówi, ona gdzieś to usłyszała od jakiegoś nauczyciela, że jedyni ludzie, którzy nie czują strachu, niczego się nie boją, to są psychopaci. Tak? Na tym polega życie. Jest bardzo, bardzo znana książka Susan Jeffries chyba. Feel the fear and do it anyway, tak? Czyli poczuj strach i zrób to i tak. Bardzo fajna książka. Generalnie polecam. W kilka godzin można ją przeczytać. Taka właśnie dająca powera i motywację do tego, żeby się po prostu mierzyć z naszymi lękami, mierzyć się z naszymi strachami, tak? I słuchajcie, to, że się powiedziało A, to też nie znaczy, że od razu trzeba powiedzieć B. To nie jest tak, że zrobisz jeden krok i po prostu już rzucasz się na głęboką wodę i wszystko musisz robić, już musisz aplikować się o pracę i chodzić na interwiu. Można do takich procesów, jeżeli jest to tak dla ciebie duże i tak straszne, można do tego podchodzić małymi krokami. Właśnie pierwszy krok. Napisz CV. Zacznij rozglądać się za nowym mieszkaniem. Tak? Zacznij oglądać sobie ogłoszenia. Popatrz sobie na ogłoszenia na pracę. Wejdź sobie na Tinder. Nie, żartuję. Jak się od kogoś odchodzi, to ja jestem teraz już proponentem tego, że jak się od kogoś odchodzi, to dobrze jest dać sobie trochę czasu samemu podejściu w związku. Ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Małe kroczki. Tak, dziękuję w ogóle, że mi napisali, wszyscy się rzuciliście, żeby mi napisać, że wszystko było ok w trakcie tego live'a, że nie przerwało. Nie wiem, jak to się stało, bo wiecie, jak ja tutaj robię zapraszanie korzyści, to ja mam inny ekran otwarty, na którym mam notatki napisane takimi dużymi literami. W sensie notatki wasze wiadomości, nie? Dobrze. Edyta Piszła, zeszło do 0. Niesamowite. Doskonale, cieszę się. Zwłaszcza, że wiem, że tu jest temat taki w punkt, nie? Bardzo fajnie. Lidia, no prawie wcale tak na mini-mini, a do tego nowy plan mi się otworzył, przełysk. Cudownie. To są właśnie warstwy cebuli EFT, które się obierają i pozwalają pewnym rzeczom, żeby wyszły. Edyta pisze, że jest duże wzruszenie. Cieszę się. Lidia, jest lepiej, poprawia się samopoczucie. Magda, to nie był mój temat, ale spodobał mi się. Bardzo się cieszę. Tak właśnie działa, kochani, zapożyczenie korzyści, nie? Naprawdę warto jest opukiwać się z innymi. Tak, warto jest, dlatego też właśnie jeździć na jakieś wydarzenia na żywo, na warsztaty, na takie rzeczy i po prostu robić EFT razem w grupie. To naprawdę jest coś pięknego i niesamowitego, jak ta energia potrafi nas wspierać, oczyszczać, uzdrawiać.
Bardzo się cieszę. Dobrze, kochani, jeżeli chcielibyście mi podziękować za moją pracę, tutaj za to, co dla Was robię na Facebooku, kochani, zawsze komentowanie, udostępnianie moich filmów na YouTubie jest coś, co można zrobić za darmo, bardzo łatwo i jest to dla mnie naprawdę ogromnym wsparciem, pomaga mi to rozpowszechniać moją pracę, przez co rozpowszechniać EFT. Wiem, że wszyscy, którzy znamy EFT, chcemy, żeby EFT dosięgnęło wszystkich ludzi na świecie, tak, takie piękne narzędzie. Chciałabym też, żeby EFT zaczęło sięgać więcej młodych osób, młodszych, bo tutaj jak patrzę sobie na moje statystyki, to wiem, to tak, ja mam przekrój osób, które tutaj się ze mną pukują na Facebooku, na YouTubie jest pomiędzy 40 a 60 najczęściej, więc taką częścią mojej misji jest też, żeby EFT sięgnęło dalej właśnie do młodszych kobiet, a w przyszłości do dzieci, jak się nauczę, jak z dziećmi gadać. No a poza tym można mi podziękować finansowo, jest Patronite, w którym nie jestem najlepsza, ale to jest forma wsparcia takiego comiesięcznego małą kwotą, ale jest też Supi, gdzie można mi postawić tak zwaną kawę, jeżeli czujecie, że wam to pomogło, super, nie ma tutaj z mojej strony żadnego oczekiwania, ale czasami piszecie i pytacie się, jak możecie mnie tutaj wesprzeć i mi podziękować. Więc dziękuję wam, kochani, widzimy się za miesiąc. Tak, pamiętajcie, pojawi się wiadomość, w której zapytam o jakie macie problemy, jakie macie tematy, jak i również, jeszcze powiem wam na sam koniec, jestem w procesie prowadzenia darmowych konsultacji, jakby zbieram nową pulę klientów, po tym jak parę osób odeszło, zwolniło się trochę miejsce w kalendarzu i jeszcze mam kilka terminów, więc jeżeli jesteście zainteresowani pracą ze mną jeden na jeden, to zapraszam do wiadomości prywatnej i możemy się na takie spotkanie umówić. A tymczasem, jak zwykle, dziękuję wam za to, że poświęcacie swój bardzo cenny czas na to, żeby się ze mną razem opłukiwać. Bardzo sobie was cenię, uwielbiam was, mam cudowną społeczność. Życzę wam miłego wieczoru, a ja lecę na siłownię potańczyć. Pokój, kochani, do zobaczenia.